Rozwiązać trójkąt prostokątny przedstawiony na poniższym rysunku. Znowu mamy rozwiązać trójkąt. Znowu to dziwne określenie, które pojawiło się już w poprzednim filmie, za którym kryje się polecenie, żeby znaleźć wszystkie brakujące długości boków i miary kątów oprócz tych, które są podane i korzystając z tych, które są podane. No to tym razem zaczniemy może od obliczenia miary tego trzeciego kąta, którego nie znamy, czyli tego kąta, który nazwiemy sobie alfa. No, miara tego kąta jest na 90 stopni, miara tego kąta jest na 60 stopni, czyli wiemy, że alfa plus 60 stopni plus 90 stopni ma być w sumie 180 stopni. Czyli alfa dodać 150 stopni ma być w sumie 180 stopni. Czyli z tego wynika, że alfa musi być równe 180 stopni, odjąć 150 stopni, czyli alfa musi być równe 30 stopni. No to zawsze w trójkącie prostokątnym tak jest, że te dwa pozostałe kąty oprócz kąta prostego muszą się sumować do 90 stopni, no bo ten kąt jest 90 stopni, no więc pozostałe dwa też muszą się sumować do 90 stopni, tak żeby dawać w sumie 180, czyli ten kąt miara tego kąta będzie musiała być równa 30 stopni. Czyli to jest taki trójkąt dosyć specjalny. Czasami się mówi, że to jest trójkąt typu 30, 60, 90, który ma kąty równe 30 stopni, 60 stopni, 90 stopni. No właśnie, moglibyśmy skorzystać z tego, że ten trójkąt ma pewne specjalne własności, ale tego nie zrobimy na razie. Obliczymy długości pozostałych boków teraz, używając funkcji trygonometrycznych. Zacznę może od znalezienia długości boku A. Powiedzmy, że to interesuje nas długość boku A. Jak tę długość znaleźć? No, trzeba skorzystać z funkcji trygonometrycznych. Powiedzmy, że weźmiemy ten kąt, który był podany w zadaniu, czyli 60 stopni, i użyjemy jakiejś funkcji trygonometrycznej tego kąta. Jakiej funkcji? No, to musimy pomyśleć. Znamy długość przeciwprostokątnej, no bo ten najdłuższy bok naprzeciwko kąta prostego to jest przeciwprostokątna, to jest przeciwprostokątna przeciwprostokątna. No i chcemy obliczyć długość przyprostokątnej, która przylega do tego kąta, którego miarę znamy. Chcemy użyć jakiejś funkcji trygonometrycznej tego kąta. No i chcemy użyć tej informacji, że znamy długość przeciwprostokątnej. No i chcemy obliczyć długość tej przyprostokątnej, czyli musimy poszukać takiej funkcji trygonometrycznej, w której występuje stosunek tych dwóch wielkości, przeciwprostokątnej i przyprostokątnej przyległej. No to jest taka funkcja i ona się nazywa cosinus. Kosinus tego kąta to jest stosunek przyprostokątnej przyległej, czyli tej, która ma długość a, do przeciwprostokątnej, która ma długość 10. No więc możemy obliczyć a z tego równania. Żeby to zrobić, to trzeba obie strony pomnożyć przez 10 i wtedy dostaniemy, że A będzie równe 10 razy cosinus 60 stopni. No i teraz warto pamiętać, ja w jednym z poprzednich filmów obliczyłem, właśnie używając podobnego trójkąta do tego, który tutaj mamy, wartości funkcji trygonometrycznych sinus, tangens i kotangens dla kątów 30, 60 i 45 stopni. No więc przypominam, że cosinus 60 stopni to jest jedna druga. To jest coś, co warto pamiętać, ponieważ bardzo często w zadaniach pojawia się konieczność skorzystania z tego, że, żeby wiedzieć ile jest cosinus 60 stopni. To no więc jeżeli z tego skorzystamy, no to możemy napisać, że a jest równe 10 razy jedna druga, czyli a będzie równe 5. No i obliczyłem długość boku a. Długość boku a jest równa 5. Podobnie mogę obliczyć długość boku B. Żeby to zrobić, to znowu muszę użyć jakiejś funkcji trygonometrycznej. Powiedzmy, że znowu chcę użyć funkcji trygonometrycznej tego samego kąta, czyli 60 stopni. No i że znowu chcę skorzystać z tego, że wiem jaka jest przeciwprostokątna. No to tym razem muszę znaleźć taką funkcję trygonometryczną, w której występuje przeciwprostokątna i długość przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta. Leżącej naprzeciwko tego kąta. No to to jest funkcja sinus 60 stopni. To jest stosunek przy prostokątnej przeciwległej, tej, która jest naprzeciwko kąta, podzielone przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez 10. No i znowu mogę obie strony pomnożyć przez 10 i dostanę wtedy takie równanie, że b jest równe 10 razy sinus 60 stopni. No, a ile to jest sinus 60 stopni, to no, to jest coś, co warto pamiętać, bo to się właśnie bardzo często pojawia. Sinus 60 stopni to jest dokładnie pierwiastek z 3 przez 2. Oczywiście moglibyśmy użyć kalkulatora do obliczenia tej wartości, ale użycie kalkulatora ma jedną istotną wadę. Gdybyśmy wpisali do kalkulatora 60 stopni, nacisnęli klawisz sinus, to on by nam wygenerował bardzo długi ułamek dziesiętny. Który byłby tylko pewnym przybliżeniem tego wyrażenia, no bo pierwiastek z trzech to jest liczba niewymierna. Na kalkulatorze mamy tylko przybliżenia niewymiernych liczb. Natomiast ten wynik jest dokładny. No jeżeli chcemy mieć wynik w postaci dokładnej, w postaci pewnego, pewnej liczby algebraicznej, tak można to nazwać, ale, ale dokładną wartość, to czasami wygodnie jest zostawić to w tej postaci, że to jest pierwiastek z trzech przez dwa, no jeżeli użyjemy tego, no to napiszemy sobie, że b jest równe 10 razy pierwiastek z 3 przez 2. No 10 i 2 się skróci, czyli nam zostanie b równe 5 pierwiastków z 3. No i to jest długość boku b. Zatem rozwiązaliśmy trójkąt. Znaleźliśmy miarę trzeciego kąta, znaleźliśmy długości boków a i b. Można by to było zrobić inaczej, tak jak mówiłem na początku, korzystając z tego, że ten trójkąt typu 30, 60, 90 stopni, ma pewne szczególne własności. Ja może narysuję tutaj ten trójkąt jeszcze raz. To jest tak, że jak dorysuję tutaj drugi taki sam trójkąt, to już w jednym z, tych, z poprzednich filmów to robiłem, właśnie w tym filmie, w którym wyprowadziłem te wartości funkcji trygonometrycznych. To dostanę tutaj taki trójkąt. Jeżeli tu jest 60 stopni, tu jest 60 stopni, to tutaj też jest 60 stopni. Ten cały kąt ma również miarę 60 stopni, a więc mam tutaj trójkąt równoboczny, w którym wszystkie boki zatem mają długość 10, a zatem widać, że długość tego boku będzie połową długości tego boku. Tak? Czyli zawsze jak mam taki trójkąt, w którym tutaj mam 60 stopni, tutaj mam 30 stopni, a tutaj mam kąt prosty, to powiedzmy, że długość tego boku jest c, no to długość tego boku jest c przez 2. No, i stwierdzeniem tego rasa można wyliczyć, że długość tego trzeciego boku to będzie pierwiastek z 3 razy długość tego boku, czyli to będzie C razy pierwiastek z 3 przez 2. No, i łatwo z tego wyznaczyć funkcje trygonometryczne kątów 30 i 60 stopni, i właściwie jest to nawet sposób na to, żeby zapamiętać te wartości, które tutaj podałem. Więc to jest inna metoda rozwiązania tego zadania bez korzystania z funkcji trygonometrycznych. Po prostu robiąc sobie taki rysunek można wyznaczyć długości tych boków no i oczywiście dostajemy ten sam wynik który otrzymaliśmy korzystając z funkcji trygonometrycznych